Cześć. Zasubskrybuj ten kanał i zwiększ jego zasięg. Zobacz 3 ćwiczenia na rotację w stylu grzbietowym i zwiększ zasięg swoich ramion. Gotowi? No to lecimy z tematem. Leżymy na plecach, a ręce mamy wzdłuż tułowia. Pracujemy mocno nogami do grzbietu. Trzymając głowę nieruchomo, wyciągamy na zmianę jeden bark z wody, a następnie drugi. Pamiętamy o mocno napiętym brzuchu. Jeżeli pojawia się problem z ruszającą się głową, możemy położyć na czole plastikowy kubek lub krążek hokejowy i starać się go przetransportować na drugą stronę basenu. Ćwiczenie bardzo podobne do poprzedniego, ale po wyciągnięciu barku z wody podnosimy ramię w górę, utrzymujemy je nad wodą przez 3 sekundy, opuszczamy i zmieniamy rotację. Czynność powtarzamy na drugą stronę. Ręka uniesiona do góry może spowodować zanurzenie twarzy, więc należy pamiętać o wypuszczaniu powietrza nosem. Pamiętajmy również o mocnych nogach i napiętym brzuchu. Można wprowadzić również kubek lub krążek na czole w celu unieruchomienia głowy. Dodatkową progresją może być zamiana utrzymywania ręki w górze przez 3 sekundy na powolny obrót dłoni o 180 stopni i z powrotem. Pozycja wyjściowa to leżenie na plecach. Ruch rozpoczynamy od wyciągnięcia barku z wody poprzez rotację, następnie wyciągamy wyprostowane ramię kciukiem skierowanym do góry. W momencie, gdy ramię jest pod kątem prostym do tułowia, obracamy dłoń o 180 stopni. Następnie wkładamy rękę do wody, lekko inicjując chwyt wody, jednocześnie wyciągając bark przeciwny poprzez rotację. Po czym wyciągamy rękę z wody, zmieniamy rotację, cofając bark ręki niepracującej. Obracamy dłoń i wkładamy ją do wody małym palcem. Ruch powtarzamy na drugą stronę. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to kliknijcie kciuk w górę i zostawcie komentarz. Nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.